Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Zapraszam. Ideologia gender pod okiem rządu Prawa i Sprawiedliwości przenika do polskich szkół. Chodzi o tak zwaną konwencję antyprzemocową wprowadzoną przez poprzednią koalicję PO-PSL. Mimo wcześniejszych zapowiedzi dotyczących walki z dokumentem uderzającym w rodzinę, Prawo i Sprawiedliwość wykazuje bierność w tej kwestii, a o sprawie napisał nasz dziennik. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej obowiązuje w Polsce od 1 sierpnia 2015 roku. Dokument pod przykrywką walki z przemocą zawiera zapisy bezpośrednio uderzające w rodzinę i system edukacji. W wyniku ratyfikacji konwencji każde państwo zobowiązane jest wprowadzić do programów nauczania w szkołach treści dotyczące tzw. niestereotypowych ról, zgodnie z ideologią gender. Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w tym zakresie ma mieć charakter systemowy i obligatoryjny. Jak czytamy w naszym dzienniku, Prawo i Sprawiedliwość w swojej kampanii wyborczej zapowiadało uchylenie konwencji Rady Europy zatwierdzonej przez poprzedni rząd PO-PSL. Krytycznie wypowiadało się na temat dokumentu. Dziś jednak, jak zaznacza dziennik, sprawa wygląda nieco inaczej. Pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Adam Lipiński powiedział, że rząd nie zamierza wypowiedzieć tak zwanej konwencji antyprzemocowej. Niestety przedstawione na stronie pełnomocnika rządu obszary i formy dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację seksualną wpisują się w promowanie politycznego ruchu homoseksualnego. W mijającym tygodniu ministrowie obrony państw Unii Europejskiej rozmawiali w Brukseli o wspólnej polityce obronnej. W spotkaniu uczestniczył także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który na antenie naszej stacji w felietonie Głos z Polski przestrzegał przed Europą dwóch prędkości i to nie tylko w wymiarze gospodarczym, społecznym, cywilizacyjnym czy ideowym, ale także w wymiarze bezpieczeństwa. Podczas spotkania w Brukseli ministrowie obrony państw Unii Europejskiej omawiali współpracę Unii i NATO przed zaplanowanym na koniec maja szczytem sojuszu w Brukseli. Poruszyli także temat zakończenia prac nad współdziałaniem zbrojnym państw Unii. Proces ten, jak zauważył szef resortu obrony Polski Antoni Macierewicz, ma na celu stworzenie de facto odrębnego systemu Unii Europejskiej. Jak się okazuje, w ramach corocznego przeglądu potencjału zbrojeniowego krajów Unii Europejskiej, wybrane dziedziny zbrojeniowe miałyby być wsparte przez Fundusz Europejski. Wsparte przez ten fundusz miałyby być te działania zbrojeniowe, które będą służyły tak zwanej stałej współpracy strukturalnej. Oznacza to porozumienie kilku dowolnej ilości państw Unii Europejskiej dla zrealizowania jakiegoś celu militarnego, jakiegoś wysiłku zbrojeniowego. Współpraca ta, jak mówi minister obrony narodowej, umożliwi państwom członkowskim, które intensywniej zwiększają swoje zdolności obronne, na pogłębione współdziałanie w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Takie działanie może doprowadzić do stworzenia Europy dwóch prędkości w dziedzinie bezpieczeństwa. A to, jak zauważa minister Antoni Macierewicz, może być poważnym problemem. To by po prostu mogło oznaczać, że pieniądze Unii Europejskiej przeznaczone na zbrojenia mogłyby tak modyfikować i tak kształtować przemysły zbrojeniowe państw Unii Europejskiej, by wspierać tylko te inicjatywy, te państwa i te zamiary także związane z obroną, które są na rękę jakiejś określonej grupie państwa. Pozostałe państwa mogłyby tylko na to patrzeć i albo się do takiego działania przyłączyć, albo pozostać na marginesie. W ten sposób, jak mówi minister obrony narodowej, obrona europejska byłaby skoncentrowana wokół basenu Morza Śródziemnego oraz zagrożeń związanych z Afryką, a nie na obronie flanki wschodniej czy na wsparciu tych państw, które są zagrożone agresją ze strony rosyjskiej. Jak zauważa profesor Mieczysław Ryba, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jeżeli projekt Europy dwóch prędkości rzeczywiście zacząłby być realizowany, to wtedy mielibyśmy do czynienia raczej z realnym końcem Unii Europejskiej. Pytanie jest, czy to tylko by się ograniczało do armii, czy też do innych spraw gospodarczo-politycznych i czy nie miałoby właśnie doprowadzić do czegoś w rodzaju nie tyle Europy dwóch prędkości, co rozbicia Unii Europejskiej.
na te kraje silniejsze i te, które jak gdyby nie mieszczą się w tych kategoriach. Dlatego w tej kwestii ważna jest maksymalna samodzielność w obronie naszych granic. Kluczem do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa jest zarówno rozwijanie swojego potencjału obronnego, jak i współpraca z NATO i USA. Działacz polonijny mecenas Stefan Hambura apeluje o utworzenie w Berlinie polskiego centrum. Jego powstanie to nie tylko promocja Polski czy integracja Polonii, ale także walka z wieloma kłamstwami historycznymi. Polskie centrum mogłoby powstać w centrum stolicy Niemiec. W Berlinie, niedaleko Bramy Brandenburskiej, znajduje się należąca do Skarbu Państwa duża nieruchomość po byłej ambasadzie Polski. W tym centrum powinna się znaleźć kaplica z Torunia, ojców redemptorystów, gdzie są nazwiska Polaków pomordowanych za pomoc Żydom. Przenieść to jeden do jednego. Następnie Muzeum Ulmów, też jeden do jednego. I trzecia sprawa, martyrologia wsi polskiej, tak? Ponad 800 polskich wsi. No i jeszcze myślę, część może taka dotycząca Powstania Warszawskiego, bo to często jest mylone z powstaniem w getcie. W tym miejscu mógłby powstać także hostel dla młodzieży, która mogłaby być, tak jak podczas Światowych Dni Młodzieży, ambasadorem polskości. Mecenas Hambura podkreśla, że warto pomyśleć nad zebraniem środków na ten cel. To by nam pomogło, bo jeżeli tam umieścimy polskie centrum, takie z prawdziwego zdarzenia, to wtedy będzie inny przekaz. I również tam mogą trafiać klasy, szkoły niemieckie, czysto niemieckie, dla każdego. Z ulicy można wejść, a tam dziesiątki tysięcy turystów przechodzi dziennie, tak? To jest bardzo, bym powiedział, użytkowana część Berlina, centrum Berlina. I aż szkoda, żeby z tego nie skorzystać. Powstanie takiego centrum to ważny element polskiej polityki historycznej. O tym, jak ona jest potrzebna, świadczą chociażby liczne kłamstwa historyczne na temat polskich obozów zagłady, czy też próby uciekania przez Niemców od odpowiedzialności za II wojnę światową. Kocham cię, życie. Pod takim hasłem już jutro ulicami Szczecina przejdzie Marsz dla Życia. Uczestnictwo w nim, jak podkreślają organizatorzy, to szczególne świadectwo oraz wyraz walki o prawo do życia dla osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Szczeciński Marsz dla Życia to największa manifestacja pro-life w Polsce i jedna z największych w Europie. Nie chcemy sami, dlatego walczą naprawdę, chociaż raz do roku. Robić takie marsze, robić takie marsze, robić, robić, robić takie marsze. Słowa tej piosenki to hasło 15 już manifestacji w obronie życia. A za co kochamy życie? No bo jest piękne. Za przyjaciół, za to, że mamy rodzinę, że możemy się cieszyć. To, że człowiek zdrowy jest sprawny w moim wieku. Ja kocham za to, że ciągle mnie zaskakuje i nigdy nie jest nudne. Że rodzą się takie dzieci piękne, jest dla kogo żyć po prostu. Za różnorodność, za te możliwości wszystkie, które mamy, które możemy spośród których możemy wybrać. Dlaczego więc nie dać tej możliwości wyboru tym, którzy jeszcze sami za siebie decydować nie mogą? Ci, którzy się wahają za życiem, już żyją. I to jest chyba najrozsądniejszy argument. Oni żyją, więc niech dadzą prawo żyć też innym, którzy no niestety nie mogą podjąć sami za siebie decyzji. Szczeciński Marsz dla Życia rozpocznie się o 15 na Jasnych Błoniach przy pomniku świętego Jana Pawła II i przejdzie ulicami miasta pod katedrę. Tam na zakończenie sprawowana będzie uroczysta Eucharystia z podjęciem duchowej adopcji dziecka poczętego. Mam nadzieję, że zgromadzi tak jak w każdym innym roku, w poprzednich latach, również ogromną, nie tylko dużą, ale ogromną rzeszę ludzi, którzy w ten sposób wyrażą swoje przywiązanie do wartości życia ludzkiego. Podkreśla organizator marszu ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Marsz będzie też głośnym wołaniem do rządzących o przyspieszenie prac nad ustawą o ochronie ludzkiego życia. Politycy muszą bowiem być świadomi swojej odpowiedzialności za życie dzieci nienarodzonych. Robić takie marsze, robić takie marsze, robić, robić, robić takie marsze. Na placu katedralnym imienia Jana Pawła II w Łodzi odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Jego inicjatorem jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary smoleńskiej tragedii poprzedziła Eucharystia w łódzkiej Bazylice Katedralnej. A skupieni teraz
wokół ołtarza Chrystusa, gdzie za chwilę będą sprawowane najświętsze tajemnice Jego męki i Jego zmartwychwstania. Prosimy. Prosimy, abyśmy dźwigając krzyż naszej wierności, byli tacy jak ci z Katynia, spod Monte Cassino, ze Smoleńska. Byśmy mieli odwagę i moc dźwigać krzyż naszej miłości i naszej wierności wobec Polski, naszej ojczyzny. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, że pamięć o ofiarach tej narodowej tragedii jest niezwykle ważna. Wszyscy tam się udali, by wyrazić pamięć tak konieczną i naraz stali się kolejnym pokoleniem tych, o których my musimy dzisiaj z całą mocą, z całą pokorą i wzruszeniem jednocześnie mówić. Polegli wierni w służbie Polsce. A my musimy o tym pamiętać i mówić. Po Eucharystii nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika. Monument stanął na placu katedralnym imienia Jana Pawła II, brat świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas uroczystości podziękował księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do wzniesienia pomnika. Dziękuję jako brat prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dziękuję jako przyjaciel, kolega, znajomy wielu spośród tych, którzy zginęli. Dziękuję także w imieniu tych wszystkich, którzy chcą zachować pamięć. Którzy chcą zachować pamięć o tym wydarzeniu. Pamięć o katastrofie smoleńskiej, tak jak i innych wydarzeniach, które boleśnie zapisały się w naszej historii, jest dziś priorytetem, podkreślał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Pamięć o Katyniu była pamięcią szczególną. Pamięcią, którą odrzucano, którą prześladowano. Można nawet powiedzieć, że to była pamięć, którą dotknęła nienawiść. Chociaż to była raczej nienawiść typu, można rzec, państwowego, PRL-owskiego, administracyjnego. Pamięć smoleńska też została dotknięta nienawiścią. Tylko o nieco innym charakterze. We wczorajszych uroczystościach uczestniczył dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Dziś w całej Polsce rusza kolejna edycja Nocy Muzeów. Na zwiedzających czeka moc kulturalnych atrakcji, a my sprawdziliśmy, co będzie się działo tej nocy między innymi w Warszawie oraz na Pomorzu. Noc muzeów od lat przyciąga tłumy zwiedzających. To jedyna noc w roku, kiedy o nietypowej porze mieszkańcy miast mają dostęp do muzeów, galerii i instytucji kultury. Tej nocy każdy chętny będzie mógł wziąć udział w niecodziennych wystawach, zobaczyć rzadko prezentowane eksponaty oraz wziąć udział w specjalnych koncertach i pokazach filmowych. Nie lada gratka na miłośników kultury czeka w Warszawie. Tutaj warto odwiedzić Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe czy też Muzeum Fryderyka Chopina. W tym roku dla zwiedzających czynna będzie także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta, a także gmachy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz Sejmu. Po raz pierwszy do warszawskiej Nocy Muzeów dołączyły także między innymi Muzeum Bursztynu oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Na Pomorzu największą tegoroczną atrakcją będzie bez wątpienia otwarte niedawno, bo w marcu Muzeum II Wojny Światowej. Oprócz możliwości zwiedzenia wystawy stałej, która pokazuje przyczyny, przebieg i konsekwencje światowego konfliktu w aspekcie politycznym i militarnym, mieszkańcy regionu oraz turyści będą mogli zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne ludności cywilnej w czasie II Wojny Światowej. Pokażemy zbiory, eksponaty i opowiemy ich historię, zbiory poświęcone
życiu codziennemu, radzeniu sobie z trudnościami, przezwyciężaniu różnego rodzaju niedoborów, które w czasie II wojny światowej występowały nie tylko w Polsce, ale także we wszystkich krajach europejskich i okupowanych. Zwiedzaniu wystawy oraz budynku muzeum towarzyszyć będzie specjalnie przygotowana ścieżka komiksowa, akcja Kopernik, Katyń, Jachna. Bohaterami komiksów są eksponaty pochodzące z naszej wystawy. Te publikacje mają przybliżyć naszym zwiedzającym bardzo unikatowe, wyjątkowe eksponaty, które znajdują się na naszej wystawie. Zwiedzający będą mogli także wjechać na najwyższe piętro Muzeum II Wojny Światowej, skąd będzie można podziwiać panoramę Gdańska. Dla zwiedzających swoje podboje otwiera także Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. To przede wszystkim okazja do zapoznania się z historią i z architekturą najstarszego i zarazem największego ocalałego budynku po wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Mowa o budynku elektrowni, która została zbudowana w 1926 roku. Jest to wyjątkowa okazja na, jak wspomniałem, zapoznanie się z tym obiektem z bliska, ponieważ jest to obiekt znajdujący się na terenie wojskowym, niedostępnym dla zwiedzających na co dzień. Tradycja świętowania Nocy Muzeów przyszła do Polski z Berlina. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 roku. W Iraku doszło do dwóch zamachów z użyciem samochodów pułapek. Zginęło 10 osób, 21 zostało rannych. Do dwóch zamachów doszło w południowo-zachodniej części Bagdadu. Pierwsza eksplozja nastąpiła w pobliżu punktu kontrolnego Abu Dżer. Do kolejnej doszło kilka minut później w zatłoczonej uliczce. W obu zamachach eksplodowały samochody pułapki. Zginęło 10 osób, w tym 3 policjantów. 21 osób zostało rannych. Do ataków doszło w momencie ofensywy irackiej armii w Mosulu, drugiego co do wielkości miasta Iraku. W październiku ubiegłego roku wojsko irackie, wspierane przez lotnictwo koalicji pod dowództwem USA, rozpoczęło zakrojoną na szeroką skalę operację odbicia utraconego terytorium z rąk dżihadystów. Mosul to ostatni bastion Daesh w Iraku. To tam w czerwcu 2014 roku przywódca tzw. państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi proklamował kalifat na okupowanych terenach w części Iraku i Syrii. Od początku ofensywy na Mosul domy opuściło ponad 160 tysięcy osób. Liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na kilka tysięcy. I to już wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę Państwu przyjemnego popołudnia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.